Hej, witajcie w kolejnym vlogmasie. Tak, ty też witaj. Już się sushi zatrzymało. Coś ciekawego się stało z psem, że idzie ze mną chętnie na spacer. Ale zobaczcie, jaka dzisiaj jest piękna pogoda. Jakie piękne słońce. I w końcu zrobiło się cieplej, bo ostatnimi dniami to naprawdę był taki mróz, że nie było miło na zewnątrz. Słuchajcie, powiem wam, że dzisiaj jesteśmy z Tomkiem wykończeni, bo wczoraj robiliśmy porządki w domku. Potem zakładaliśmy te światełka na zewnątrz. Potem jeszcze mieliśmy kilka nowych produktów na gałganie, które trzeba było wrzucić. Jeszcze jakieś tam posty, no różne rzeczy. Powiem wam, że siedzieliśmy do późna. Dzisiaj musieliśmy wcześniej wstać. No i dzisiaj jeszcze robiliśmy takie porządki. Wczoraj, wiecie, wszystko poukładaliśmy, a dzisiaj było sprzątanie domku. Więc powiem wam, że oczy mi się zamykają, bo poszliśmy późno spać i wstaliśmy wcześnie. I fajnie, że jest słońce, że można się przejść, bo to od razu jakoś tak człowieka budzi. Mimo wszystko. No zobaczcie, po prostu niesamowite, jaki pies jest zadowolony i chce iść. Bo pamiętacie ostatnio, jak z nią tu szłam bez Tomka, to wróciła sama do domu, bo jej się nie chciało ze mną chodzić. Idę taką bardzo okrężną drogą na łąkę po fotopułapkę. I wiecie, że... Czekajcie, to było przedwczoraj, tak. To było wtedy, jak wróciliśmy z Olsztyna późno i też, no też jeszcze ogarnialiśmy jakieś rzeczy do późna i nie chciało nam się iść, było tak bardzo, bardzo zimno, odczuwalna była minus 9 i bardzo nam się nie chciało iść z jabłkami na bobry, ale ja mówię, nie no, nie mogę im tego zrobić, biorę jabłka, idę, im zostawię i wystawię pułapkę. I wiecie co, nie pokroiłam tych jabłek, bo już mi się po prostu nie chciało. Mówię, znają już te jabłka, chyba zjedzą. I wiecie, że nie zjadły, bo jabłka jeszcze leżały, a na pułapce się nic nie nagrało. Bo też, no to jest ciekawe, czy one gdzieś tam tylko się wychylały z wody, jak zobaczyły te jabłka niepokrojone, to nie wiem, nie czuły zapachu i nie podeszły do nich. No nie wiem, ale coś by się nagrało na pułapce. Więc bardzo ciekawe, co się stało. Wczoraj Tomek poszedł i pokroił im jabłka, dorzucił jeszcze do tych, które zostały, bo one zostały, nikt... A, gdzie ja idę? Tutaj idziemy, sushi. Nikt ich nie zjadł. No i bardzo jestem ciekawa, czy dzisiaj te jabłka znowu będą, czy ktoś tam był. No bo to by było przedziwne, jakby przestały do nas przychodzić. Chociaż może teraz jest taki okres, że nie wiem, ścinają drzewa, bo drzewa cały czas obgryzają, więc może teraz jest jakiś czas budowania na zimę. Nie mają czasu przychodzić na jabłka. Więc idę teraz od drugiej strony. Zobaczcie, jak nasza łąka pięknie wygląda. Jezioro, zobaczcie w ogóle, jaka tafla wody. Przepiękna. Tak. W ogóle ostatnio pod którymś vlogmasem miałam taki przemiły komentarz, że ktoś mi napisał, że też pochodzi z Mazur, ale jakby nigdy nie doceniał, ponieważ jakby był wychowany w tym otoczeniu, to była dziewczyna, ponieważ była wychowana w tym otoczeniu, to jakoś tak przyjmowała to za pewnik. Nigdy się tymi rzeczami nie zachwycała i że to, że ja tak chodzę i się zachwycam, tu jezioro, tu łąka, tu coś tam, to jakby pozwoliło jej docenić te wszystkie rzeczy. I to na pewno tak jest, słuchajcie, jak się mieszka w mieście, to na przykład nie rozumie się problemów ludzi na wsiach czy w małych miasteczkach, nie wiem, jeżeli chodzi o komunikację,
zakupy i tak dalej. Sorry, ale patrzę, gdzie jest Borek. No bo jakby to zawsze jest i nie ma z tym żadnego problemu, jakby o tym się nie myśli. Więc pewnie podobnie z przyrodą, że człowiek wychowany w takiej pięknej przyrodzie jakby tak bardzo nie zwraca na to uwagi. Może potem jak się wyprowadza do miasta, to to zwraca uwagę na to, że żył w takim pięknym otoczeniu. Nie wiem, dajcie znać, jakie są wasze doświadczenia. No dobra, idę. Chyba nie ma jabłek. Ojej, a co to za paskudny jakiś plastik? Tutaj jezioro wyrzuciło. Muszę to zabrać. Coś tu wypłynęło z jeziora chyba. Aj. Dobra. Ale jabłek nie ma. I tym razem lew ustawił pułapkę bardziej tak na wodę. Bo chcielibyśmy zobaczyć, co one tutaj na wodzie kombinują, wiecie. No, zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. No w każdym razie były tutaj, no to już najważniejsze, bo jabłek nie ma. No nic. Zaraz będziemy sprawdzać i zobaczymy, czy coś ciekawego się nagrało. Jeżeli tak, to oczywiście będziecie mieć bobry na koniec. Też ktoś napisał fajny komentarz, że ja mam w tym roku najlepszy kalendarz adwentowy na YouTubie, bo nie otwieram żadnych kalendarzy kosmetycznych, tylko są bobry na koniec. I w sumie to też fajne i miłe i też mnie to bardzo cieszy, że was to cieszy i że lubicie oglądać. Wrzucam zawsze na koniec, bo jak ktoś nie ma ochoty oglądać... Boże, jakie tutaj odgłosy jakieś słychać straszne. Jak ktoś nie ma ochoty oglądać bobrów, to może sobie pominąć, a kto ma ochotę, to zawsze, czy tam prawie zawsze na końcu będą. Bo tak jak mówię, wczoraj się nic nie nagrało, więc wczoraj nie we wczorajszym, który będę montować dzisiaj, nie będzie boberów. O, Susi już chyba sugeruje, że czas do domu. Ale jest mega ciepło, wiecie, naprawdę. Niesamowite, po tych wszystkich dniach mrozu to aż tak przyjemnie postać sobie na słońcu i złapać trochę witaminy D. Markuś! Już chcesz do domu? Tak? Zabieram łapkę. No? Chcesz do domu? Nie wiesz co, chcesz, dobrze. Dobrze. Ojejku, jejku. Ojejku, jejku. Potyka się. Jezus, jak mnie przestraszyłeś! Myślałeś, że jestem wilkiem? Nie, po prostu wiesz, tutaj jak się samemu i wychodzi nagle człowiek, to jest to wysoce przerażające. A jakoś nie pomyślałam, że to możesz być ty i się naprawdę przestraszyłam. Wszystkie jabłka zjedzone. Wszystko zjedzone? Tak. A co ciekawe, Borek nawet bardzo chciał iść na spacer, wiesz? I tak? Nie było żadnych problemów, tak. O. No i zobacz, jaki ucieszony Borek. Taki nieuczesany dzisiaj jestem, słońce. No i to mówię, mówiłam im już, że wczoraj późno poszliśmy spać, dzisiaj wcześniej wstaliśmy, jesteśmy w Memłań. Ale piękne. Piękne jezioro. Ja postanowiłem, co chcę jeść za to. Tak? Tak. Będzie to sznycel ze schabu z pire ze smażaną. A wiesz, że potem podjedziesz do miasteczka i się zorientujesz, że jest pizza truck i... Już wiem, że jest pizza truck, ponieważ przypomniał mi dzisiaj o tym Facebook. Ale nie, nie chcesz pizzy. Też chcę. Też chcesz. Tak. No. I chcę też pierogi z kapustą. Rozumiem. Czyli masz gastrofazę i tak, wszystko chcesz. Wszystko bym wiedział. Bo nie jedliśmy śniadania, jesteś głodny i masz na wszystko tak. Ochotę, a potem zjesz jedną rzecz i już będziesz najedzony. Nie. Zjem wszystkie. Nie. Dobrze. Pięknie jest, co? Pięknie, naprawdę. Piękna pogoda dzisiaj. I w ogóle cieplutko jest, aż tak. Przyjemnie posiedzieć. Tak. Idziemy na hulajnogi? Tak, myślę, że zaraz pójdziemy. Zmontowałem twoją. Dobra, super.
gratisy dostaliśmy. Przyjechaliśmy po obiad. A tak sobie właśnie myślałam o tym, że zjadłabym ciasto. A widzisz, to mam trzy rodzaje dla ciebie. To znaczy właściwie to dwa, bo ja makowiec. No to dobrze, ja się zasadzam na makowiec, który naprawdę wyglądał pysznie. O, ale mamy jedzonka. Zupki, pierożki, kebabki, sznycle. Słuchajcie, już nie mogę się doczekać, jestem taki głodny, bez śniadanka. Tak, a teraz idziemy szybko jeść i może jeszcze pojedziemy na naszą wyprawę na hulajnodze, co? Bójniemy się na hulajnodze, myślisz? No, mam nadzieję, że jeszcze się tak nie ściemni, że da się przejechać. O, bo tak. Mamy teraz dwie hulajnogi. I właśnie chcemy zrobić wyprawę, tylko trip. No niestety szybko się ciemno robi i zimno, to już w ogóle pomijam, ale ale tak, moglibyśmy się jeszcze przejechać. No dzisiaj niestety mieliśmy taki dzień pracowo-sprzątaniowo-organizacyjny. Tak jest. Ale wiecie, jak to jest. Czasami takie dni w życiu. Dokładnie. Ludzi też występują. Przy sobocie. Przy sobocie, tak. Ale już wszystko mamy zrobione. Wszystko mamy zrobione. Po prostu będziemy mogli cieszyć się spokojną niedzielą. Tak. Wszystko jest posprzątane, jedzenie jest zrobione. Ja mam wszystko zmontowane. Słoń ma wszystko zmontowane. Ja również mam wszystko zmontowane prawie. Więc będzie super. Tak. Już się nie mogę doczekać. Ja też bardzo bym się chciała na tą wyprawę udać. No to się udamy. Wyprawę. No tak, no przejażdżkę. Powiedzmy. Przejażdżkę, o, to jest ładne słowo. Myślałam, że tu coś leży. Z daleka ta gałązka dziwnie wyglądała. Więc tak, słuchajcie. Nadal śnieg nie pada na Mazurach. Świeci słońce, jest 9 stopni. Jakoś, ja nie wiem, w domku marznę, bo mi zimno. W naszej kryokomorze nie ma różnicy, czy jest na dworze minus czy 9 stopni, to u nas no i tak jest 9 stopni. No tak, ale jednak jest zimniej, jak jest zimniej na dworze. Może troszeczkę. A właśnie. Mam do was pytanie. Dzisiaj rozmawialiśmy z taką panią i co u was jest na... Jaka jest u was zupa na Wigilii? Jest barszcz czerwony czy grzybowa? Bo ja kiedyś w ogóle brałam to za pewnik, że wszyscy jedzą grzybową na święta. Ale potem koleżanka mówi, nie, u nas barszcz. I pani mówi tutaj, że też na Mazurach barszcz czerwony. I nie wiem, coś mi się kojarzy, że jeszcze czerninę się gdzieś je? Albo jakąś inną zupę? Dajcie znać. Dajcie znać. To jest ciekawe bardzo. Bo tak to resztę to chyba wszyscy mniej więcej to samo. Pierogi, karpia, tą kapustę z grochem, makowiec właśnie. Nie wiem, czy jeszcze są jakieś takie regionalne potrawy świąteczne inne. Na pewno są, to jest ciekawe. To napiszcie, jak wy coś ciekawego jecie. I w ogóle właśnie rozmawialiśmy o tym, że Wigilia jest moim ulubionym świętem, bo jest najlepsze jedzenie. Bo oczywiście są pierogi, ale zupę grzybową też uwielbiam. Nie przepadam za karpiem, bo moim zdaniem tak śmierdzi bajorem. Ale to wszyscy, ale i tak smażonego karpia tam. A i ma dużo ości, no tak, tak. Nie lubię. Ja bardzo długo nie jadłem karpia, ale później do takiego na masełku pieczonego na maśle bardzo się przekonałem. Szkoda, wiesz, się zapychać karpiem, jak są pierogi, no też taka prawda. Taka prawda, no. Ale pierogi jest też cały rok, a karp tylko i wyłącznie w ten jeden, jedyny dzień. Na szczęście. Tak, karp ma szczęście, że to jest tradycja, bo nikt by go nie jadł. Chociaż no, na przykład... Właśnie ma nieszczęście raczej. Moja mama, no tak, moja mama na przykład bardzo lubi karpia. Ja... No, ale tak, nie mogę się już doczekać. Grzybową uwielbiam. A grzybowy się wcale tak często nie je. Pierogi uwielbiam. Naprawdę, najlepsze jedzenie. No, Wielkanoc to tak spoko, ale...
No, napiszcie, co tam jecie ciekawego. Może właśnie coś w tym roku zrobimy takiego z waszych rekomendacji. A co tam? A jeszcze niektórzy kutie jedzą. No, babcia robi. Jaka jest różnica między kutią a makiełkami? To jest to samo? Nie wiem. No, chyba to u mnie nie. W domu też się tego nie jadło, ale pamiętam, mieliśmy takich sąsiadów i ta pani robiła właśnie chyba makieł. Ona mówiła, no to chyba makiełki. No. Makiełki to z makaronem, nie? A tak, a kutia jest chyba bez makaronu. Mhm. To pewnie tak. No ja właśnie za makowcem nie przepadam. Naprawdę? Tam tak pysznie wygląda ten makowiec. Wiecie, że lepiej makowca z masłem? Smaruje masłem. A jego wujek, który nie smaruje w ogóle nawet do kanapek, nie używa masła, ale smaruje makowca masłem. To w ogóle jest barbarzyństwo. Kanapki bez masła to jest naprawdę... Tak. Coś nie tak jest z tym człowiekiem. Zgadzam się. Jak ktoś je wiesz, kładzie ser na suchy chleb albo szynkę na suchy chleb, to jest bardzo dziwne. No ale właśnie, każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia. Pusta i guściki. Ale. Słuchajcie, zjedliśmy szybko pierogi. Ubraliśmy się ciepło, to znaczy ja. Słuchajcie, bieliznę termiczną na bieliznę termiczną. Termiczną na termiczną? Tak. Bieliznę termiczną na bieliznę termiczną? Tak. Trzymaj. Dzięki. Rękawiczki. W ogóle jakaś taka jest magic hour. Zobaczcie, jak ładnie wyglądam. Zaraz będzie słońce zachodzić, a wtedy najładniejsze jest światło. Więc tak. Zrobimy małą przejażdżkę. I jeszcze jak wrócę, to muszę przejrzeć bobry. Co tam się nagrało i będziecie mieć, jak już mówiłam, w ramach kalendarza adwentowego bobry na koniec. No i tak, i chyba dzisiaj sobie, wiecie co, już zrobimy wolne. Może zrobimy sobie jakieś grzane wino. Usiądziemy przy kominku, bo mnie jest strasznie, strasznie zimno pod kocem. I dzisiejszy vlogmas będzie taki może krótszy i może mniej się w nim działo, ale wiecie, to po prostu tak jest, że w życiu są takie dni, kiedy się dużo dzieje ciekawych rzeczy i takie, kiedy nie, więc mam nadzieję, że to rozumiecie. A ja wam pokazuję takie życie, moje życie takim, jakim jest. Jakoś nie tutaj nie wymyślam niczego specjalnie pod vlogi, także słuchajcie, jedziemy. Dobra, maszyny gotowe do startu. Jedziemy. Popylasz? Tak. Gaz do dechy masz? Dobrze, vloguję jak jedziesz. Juhu! Dobra. O nie, będziecie trząść. Dobra. Obym nie upadł. Uciekły ode mnie! Ale dużo ptactwa na jeziorze. Czemu one tak dryfują w miejscu? Nie wiem, czemu one tak dryfują. Czy wy ich widzicie? Je. Jak słońce przejażdżka na kładzie? Super. Na hulajnodze? Super, miałeś rację, to był dobry pomysł. Nie wierzyłam, że to się tu sprawdzi, a... W miarę okej, no nie? Super, ja bym powiedziała, że świetne to jest. Trochę pod górkę nie daje rady, ale to jest tak jak z rowerem, że też w niektórych miejscach musisz czasami podprowadzić. No i to tak na tej samej zasadzie, nie? No. Mógłby troszeczkę być mocniejszy ten silnik. Mógłby, ale generalnie jest to stabilne w miarę.
Stabilny jest opór. Ja się bałam, że to będzie, wiesz, takie... Fajnie, że się siedzi, bo na stojąco to by nie dało rady po tych wertepach. Tak, fajnie. Ja mówię, kurde, ale lipa, siedzisz jak taki dziadek, ale super, że się siedzi. No, fajne, fajne. I ja mam koszyczek. Pozwolę, że mi założyłeś koszyczek. Słonie wszędzie muszą mieć koszyczek. Tak jest, jest koszyczek. Spróbujemy przymocować coś, żeby Sushiego wozić. Ale naprawdę pięknie jest. Super. Po pierwsze, zobaczcie, jak jest pięknie. A po drugie, zwróćcie uwagę, że trochę jezioro przymarzło. Kawałek bo kawałek. Ale trochę tak. No przepiękne jest światło i kolory naprawdę. Zobaczcie, tam jeszcze łabędzie pływają. Aż normalnie... Przepięknie jest, co? No. I jest kolorowe niebo, jakby było pokolorowane w jakimś programie do obróbki zdjęć. Tak. Naprawdę magicznie to wygląda. Takie niebiesko-fioletowe. To już te drzewa bez liści. Przepięknie. Lew jak się zapatrzył na... No. Tam jeszcze tak przyjemnie słychać szum tej kry. Z pomostu? No. Czad. Zobaczcie, jeszcze tutaj chmura jak wata cukrowa. No. Taka różowa na niebieskim, na tle niebieskiego nieba. To tam nasz domek, nasza chatka z piernika. I powoli już się robi ciemno. I wracamy. Nie, Lew? Tak. To zasuwaj. Do Sushiego.